Siemanko ludzie, z tej strony Grefcie, witam was w kolejnym odcinku z The Last of Us Remastered i ruszamy odpalić nasz alternator, czy tam w zasadzie akumulator, czy tam w zasadzie samochód. Nie znam się na samochodach, miałem przez 3 lata samochód swój, sprzedałem, więc teraz znowu nie mam samochodu, więc znowu mogę powiedzieć, że się nie znam, więc tak, dobra, ruszamy. Znalazłem to i pomyślałem, że powinieneś to zachować. To nie jest dobry pomysł. A więc tak się czujesz. Pierdol się, Frank. No właśnie. Pieprzony debil. No właśnie, dlatego. A, no podejść do tyłu, no tak, no. Okay, siłą rzeczy, dzieła. Pchać z przodu będzie ciężko. Niech wejdzie pierwszy. Ciekawe tą bramę garażową. Otworzył, nie dotykając jej w ogóle. Wciśnij pedał sprzęgła, a jak się rozpędzimy... Okej, wiem co mam robić, nie? Jak do diabła mam? Nieważne, po prostu tego nie spierdol! Dobra, Eli, przygotuj się. Teraz, wciśnij sprzęgło, wciśnij! No i co, i dupa, nie? Idealnie. E, dobra robota, mała! Bill, daruj sobie. Eli, spróbujemy jeszcze raz. Aha, i tu z górki jest. Dobra, z drugiej strony, wyżej! Cholera! O, niedobrze. Joel! Ja bardzo chętnie cię uratuję, ale... Zdejmij ze mnie, kurwa! Mówisz, że z ciebie mam go zdjąć, no dobra. Dobrze. Trochę teamplayem trzeba było zagrać. Na ciężarówkę. Mogłem przeładować sobie jeszcze, ale... Pchaj! Pchaj! No z górki jest, damy radę. Ej, za tym domem, po prawej! Ja pierdziul! O ile ci, to nie problem. O Jezus. O ile ten klikacz, to już jest problem. No nie no. Poczekaj. No czemu nie mogę... A, bo muszę stać w miejscu. Jezu, jeszcze Eli dostaje tam w ciur. Ja pierdziul. Dobrze. Dobra, koniec tego. Dość już tego. Dawaj, nie ma czasu. Zabity, zabity. A ja tu muszę po amunicję wrócić. Tu nie ma bata nawet. No już, już. Dawaj, dawaj. Dawaj, jest z górki, powinno pójść. Słyszę kolejnych. Biegać! Serio ciebie biegać interesuje? Ja tu tylko klikaczy bym bił. Bo one tu są niebezpieczne, cała reszta to... Cała reszta to tam gówno warta. Może ktoś by mi pomógł! No! Musimy dotrzeć na szczyt wzgórza. Na szczyt wzgórza? Jak dobra, na szczyt Eli, przygotuj wzgórza? Się. Dobra, Eli, odpalaj! Słyszysz ten dźwięk? No! Bijesz? Zarażeni też to usłyszeli. Dobra, wsiadaj do tej jebanej cię. Dawaj, dawaj, na górę. Jedź, jedź! Gazu! Ale jak to zrobić? Ło. Wystarczy już! Stop! Niech będzie na chodzie, okej?
No, niech się naduje lepiej, bo... Zginęliśmy przez te dziewczyny. Ale musisz przyznać, w sumie nieźle sobie poradziła. Wiesz, że nie macie szans. Aha. I... wiesz. Co to? Zdziwisz się, w ilu wozach tu jeszcze znajdziesz benzynę. Wielkie dzięki. Bill, co do twojego kumpla, rozumiem cię. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. Nie myślałem, że on śpi i jedzie. Hej, zdaje się, że miałaś spać. Dobra. Może na to nie wygląda, ale ten komiks nieźle się czyta. Jest tylko jeden problem. O tutaj. Ciąg dalszy nastąpi. Nie cierpię tego. Skąd to wzięłaś? No z chaty Billa. Przecież bez sensu się tam walało. Co jeszcze zgarnęłaś? No wiesz. Proszę, zbieracie się na wspominki? Widzisz, w moich czasach już były przestarzałe. Ale i tak gratuluję. No, lepsze to niż nic. O, jestem pewna, że twój kumpel dziś za tym zatęskni. Niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków. Ej, nie, Eli, to nie dla dzieciaków. Wow! Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w chodzeniu? Weź to natychmiast. Zaraz, chcę się dowiedzieć, o co całe to zamieszanie. O, czemu te kartki się tak kleją? Przecież się tylko wkręcałam. Narka drągalu! Wiesz co? To nawet fajne. A może spróbujesz się przespać, co? Nie jestem zmęczona. Ta. 3 minuty później, nie? O nie, nie. No to pięknie. Co teraz? Pieprzyć to. Już to wiadomo było, że tak będzie. Ci, którzy chcieliby na nich zapolować... Boże! Na pomoc! Mordę! Może mu pomóc? Zapnij pasy, Eli. No, ale co z nim? Wcale nie jest ranny. A było tak blisko. Tak myślałem, że w mieście ktoś będzie na nich czekał. Wychodź, szybko! Chodź ty, cholera! To fajdańcu, zostaw mnie! A, myślałem, że przelecę, a to... Nic z tego, śmieciu! Złaś ze mnie!
Ja ci pokażę, gościu. Skurwiel! O co tym kolesiom chodzi? Odstawcie chwilę. Idziemy. Okej. Okay. Uważaj! Cholera! No, tak myślałem. Schyl się! Tam jest! O Jezu, przeładować jeszcze muszę, świetnie. Nie lubię się strzelać z ludźmi. Ale chyba bardziej nie lubię się strzelać z zombie, więc... Jeden przeskoczył. O Jezus. I po co ci to było? No. Osłaniaj mnie! Ruszaj! Ktoś jeszcze chętny? Autobus! O nie. Dawaj, zajrzyjmy do środka. Dobrze. Ziomek szybko poskładany. Trzech ich idzie, nie? Trzeba ich powolutku dojechać, no. Nic innego nie pozostaje. O, niedobrze. Weź się odwróć. Odwróć się. No nie zauważy mnie, patrz! No! No to do gleby. Prawidłowo. Kurwa. No ty kutasiarzu. Do mnie? Psie? No cegła to mi tam średnio potrzebna akurat. Bardziej to by mi się przydało coś lepszego. Nie wiem, wszyscy? W porządku? Amunicję. Tak, chyba tak. O, kurna, lekko nie było, no powiem tak. Musimy się stąd wydostać. Wiesz, sukni co syny. Zajrzyj się za czymś, co się nada. O, amo się nada. Batoniki ja już się uleczyłem, więc... Nic lipka. Tu gdzieś coś, nie? No ale że nam rozwalili auto, to jest po prostu szok, nie? To jest po prostu szok. Już mieliśmy dojechać do samego... No trudno, ale rozwalone to rozwalone, nie? Musi być jakiś lepszy sposób. Kawałek szmatki. Teraz najgorsze, że nie wiadomo, co z tym autem zrobić, nie? To ani tam powyciągać z niego rzeczy. I, no bo trzeba by było to ze sobą tachać, nie? To bez sensu. Widzisz coś? Nic, no pozbierałem Eli jakieś rzeczy, no ale tak poza tym to tu lipa jest trochę. Ci tym autobusem nam zasłonili jeszcze drogę. Na pewno nie wrócimy. No. Tutaj trochę Lipton. Tu do góry też nie. Jak tędy nie i tędy nie, to tędy musi być jakieś przejście przecież. What the hell? Tu widzę jakąś wentylację, ale nie wiem, czy to coś nam da. Nie, raczej nie. Gdzie ty jesteś? Ty, no ja jej nie widzę. Eli? I tu jest jakieś przejście, ale...
są tylko rzeczy. Ty, no gdzie ona jest, nie wiem. Gdzieś tam. Ty, no gdzie ona jest? Tu coś nie... Ty, no what the hell, gdzie ona jest? Cały budynek dookoła przeszedłem, no to... A tu! Jak mi się w ogóle zlała z otoczeniem, lol. Dalej. Dobra, przechodź. Wymyśl, jak otworzyć te drzwi. To jest naprawdę okropnie. Eli! Okej. No dłużej nie wytrzymam, Leska. Dobrze, tak żeby za dużo tego hałasu nie zrobić. Zestaw narzędziowy, dobrze. Poziomu drugiego. Jakieś granaty? Czy jakiś wabik może? Bomba dymna. Okej. Na ludzi to się raczej na pewno przyda. Powoli, Eli, ja tu jeszcze... Muszę pollutation zrobić i... O, właśnie. Właśnie dlatego. Jakaś notatka? Okej. Niby wszyscy byli za bardzo zajęci gonieniem tej wariatki. Jakiej wariatki? To jakieś trupy. Albo ktoś tu się z kimś bił. Albo ktoś tu ich... Broniłowcy. Widzisz? To mogliśmy być my. No. O rany. Wielu ludziom się nie udało. Powinienem był zawrócić tę cholerną ciężarówkę. Przeżyliśmy. Ledwo. Dobra, chodźmy stąd. No, idźmy, idźmy dalej. Dobra, jesteśmy w środku miasta, więc też trochę Lipton. Bo to oznacza tylko tyle, że będzie mnóstwo zombiaków. O czym? O zasadce. Walczyłem po obu stronach. O. Więc często zabijasz? Niewygodne pytania. No, czyli często. Zdarza się. Pewnie te dupki tutaj śpią. Albo raczej spały. Teraz to już raczej spały. Ale sporo lutu, więc... O, co to? Ulepszona apteczkę. O, tak, 33% skuteczniejsze. Jak miło. To się na pewno bardzo przyda. Mogę iść tutaj, ale też mogę tu wyjść tędy. Albo przyjść tutaj może bardziej niż wyjść. Jest stół. Do ulepszania. I ja bardzo chętnie sobie poulepszam rzeczy. No sobie tak, kabury. No na pistolet by mi się przydało, ale z drugiej strony może lepiej by było poulepszać, kurna. Nam niby poziomu drugiego. Pojemność magazynka może byśmy tu ulepszyli. Żebyśmy tu ulepszyli jeszcze... Co? Narzędzi nie straciłem? Dobra, kabury na broń na pewno chcę zrobić. Ale nie starczy mi coś na nic innego.
Szybkostrzelność na pewno. Odrzut, o, odrzut to zdecydowanie. Odrzut to na maksa od razu zróbmy. I jeszcze raz szybkość przeładowania. A i tutaj pokazuje poziom narzędzi, jaki ja muszę mieć, a nie ile narzędzi przy sobie. Dobrze. To fajnie. To na długą broń się przyda jeszcze jedna kabura. No i teraz to ja rozumiem. Teraz to ja kurna rozumiem. A tu mapa mi się świeci. Weźmy sobie mapa zasadzki. Mapa punktów, w których urządzają zasadzki. Ambush here. Cars here. Basram. Destruction. Okej. Coś więcej o nich wiemy już. I tutaj teraz do góry wchodzimy, czy... No bo... Aha! Nie, jest przecież stąd wyjście. Tutaj są drzwi obok, nie? Przez cały gryfcie po prostu. No i co teraz? Ci chyba nie byli zarażeni. To nie było. Raczej nie. Zatrzymujmy się. Po prostu idźmy dalej. No dobrze. Jest most. Tak się stąd wydostaniemy. Jakieś dzwony biją w kościele. Eli, zwolnij. Zaczekaj na mnie. Co? Jestem tutaj. A nie, to muzyka po prostu. Ściszysz nieco głos. Okej. Myślałem, że to jakieś dzwony w kościele. Może tu w aucie coś będzie. Oprócz zależonych. O! Świetnie. Masz kolejny powód, żeby mi dogryzać. No, Bayer, Bayer. Bayer full bym powiedział. Ta muzyczka mnie napawa tym, że zaraz tu będzie jakaś walka, nie? Na 100% słuchajcie. Jestem tego bardziej niż pewnym. Pittsburgh Military Zone. Nie wiem. Eli, schyl się. Ukryj się. Miałeś całe stado i niczego nie. Zaraz trafię ciebie. Bo ty naprawdę się wkurzyłeś. Jeśli potrzebujesz lekcji, chętnie ci pomogę. No, dobra. Co oni mają? Nic nie mają, nie mają broni. Gdzie w sensie karabinów, nie? Pracują na autostradzie. Nie zdziwię się, jeśli złapią następnych turystów. To miejsce to żyła złota, cholerni szczęściarze. Skoro na nich czekamy, sprawdź, czy da się coś tu zebrać. Nic tu nie ma, chodźmy dalej. Oj! Ktoś dostał hedzika. A tu ktoś z cycka. No, następny zeskoczył, widziałem. O, fuck, niedobrze, dobra. A walić cię, psie. O, stary. No chodź. No i co tam za srańcu? Szlak by to mi walnął w ryja. Muszę uważać, nie? Bo mnie pozabijają i będzie bida wtedy. Może tu faktycznie coś gdzieś leży. Skoro mówił, żeby to przeszukać. To raczej nie bez powodu, ale... Ale chyba jednak bez. Chyba, że jakbym ich zostawił trochę dłużej, to oni by coś tam znaleźli, ale wątpię. Nie, tu nie ma szyby. Dobra. Chodź, Eli, chodź. Idziesz? Strasznie daleko. Co? Przecież ona była po tamtej stronie przed chwilą. Wow. Punkt kontrolny bez żołnierzy wygląda dziwnie.
Tak wygląda większość stref. To miejsce jest opuszczone od dłuższego czasu. O, śrubeczki, dobrze. Bardzo chętnie pozbieram. Dajcie nam nasze racje. Notatka dla straconego miasteczka. Troy Hill zostało odbite przez najpodlejsze ścierwo, jakie kiedykolwiek nosiło broń. Trzeba jednak sukinsynom przyznać, że są przebiegli. Zdołali ukraść jeden z naszych moździerzy. Nie mieliśmy szans. Po tym, jak wcześniej zdobyli District, kontrolują teraz całą rzekę. Zakończyliśmy ciężki odwrót, przeżyła ledwo połowa oddziału. Modlę się do Boga, żeby Jeremy i Pam przeżyli. Zostali po drugiej stronie rzeki. Dlaczego no, nie dali im jedzenia? Czasami się kończyło. Częściej jednak wojsko nie chciało go oddać. W ostatnich rzeczy się nie działo. Uwierz mi, to działo się wszędzie. W Postonie takie rzeczy się nie działy, no tak. You will die before we starve. No. O, super. Ja też. Staraj się być cicho, okej? Tędy możemy iść. Nie wiem, mamy wystarczająco ludzi pilnujących wszystkich wyjść, więc możemy powiększyć perymetr. I co nam to da? Nie wiem, może znajdziemy trochę benzyny i uruchomimy więcej generatorów. Chętnie uruchomiłbym jeden z tych starych projektorów. Można by obejrzeć jakiś film. To się nie wydarzy. Za często słyszałem gadkę o ekspansji. Zawsze, gdy próbujemy, kilku z nas idzie do piachu. Skąd wiesz, może teraz będzie inaczej. Nie oczekuj za wiele, młody. Dłużej pożyjesz. Kurde, tu jest trzech. Ale dobra, pogadali, rozeszli się. Jezu. Dobra. Trafiony w czerep. No tylko, że się wracają, nie? On go zaraz zobaczy. Ktoś go zabił! Albo nie zobaczy. Aha! Jak podniosłem głowę, to nagle wtedy niby go zobaczył, nie? Rozdzielić się! Weź gin, co? Tu ten jeden kutas też na pewno jest. Dobra, zdech, zdech. Weź, Eli, mnie nie strasz. Aj, po plecach dostał tylko. Słyszę ich, ale... Chciałem powiedzieć, słyszę ich, ale nie widzę, ale już widzę. No, dobrze. Ty putasiarzu, strzeliłeś we mnie? Ty psie! Gdzie ty jesteś? Friendslu jeden. Który mówisz, że niby mnie masz. Ty kurna psie! No przesuń się! O Jezus, nie dostał. Co? No.
No który tu jeszcze... To jak Eli kurwa pilnujesz, że on mi wbiegł na plecy? No jak? No co, to autozapis mam teraz? Bo to wygląda tak, jakbym się z nikim nie strzelał już. Jakaś notatka, list kapitana. Panie pułkowniku, minęło 14 miesięcy i ta mała rewolucja zmieniła się w rozlew krwi. Straciliśmy zbyt wielu ludzi, a niedługo zwyczajnie stracimy całą strefę. Jeśli zostaniemy dłużej, zniszczą nas. Czekam na rozkazy. No dobra, no. No kurwa! No, dawaj, Jel. Dobrze. Myślałem, że to już po sprawie, ale widzę, że... ta sytuacja się mocno komplikuje. Jak się tu przeładowywało? A, dobra, ona mi go podświetla, jak on jest blisko. No, gdzie on jest? A, tam jest, dobra. Ten jest tutaj. Bym go najchętniej po cichu zrobił. Tylko się nie obracaj teraz, dobra? Dobra, dobra, zdychaj. Już spokojnie. Już się temu zaopiekuję. Tak. Dobra. Dobra, Eli, powiem ci, że trochę w dupie jesteśmy, nie? Co, tam mnie z góry widział? Tu jakiś jeden podchodzi. Ja na szybkie osy właśnie wykraftował. To co mogę, to bardzo chętnie sobie zrobię. Zabił go! Oj, tu jest dwóch, trzeba uważać. Rozdzielić się! Idź stąd! Dobra, na szybkiego go. No, kurna, prawie. No, to nie daj się. Kurwa, nie daj się obijać. Dobrze. No, jeszcze jeden, ciul. Ciulu jeden, psie. A walił cię w dupę. No, wszystkich, dosłownie. Kolejny biegnie. No i kolejnych dwóch biegnie. Ten ma Mołotowa. No dobra. Już myślałem, że go nie zabiję. To jest ostatni? Nie, jeszcze następni biegną. Ja pierdziul, to się chyba nie skończy, nie? To się chyba nie skończy, słuchajcie. Jeszcze trzech jest ogólnie chyba. No ja... Cię pieprzę. Tu jest dwóch. Nie wiem, gdzie ten trzeci się skitrał.
Czekaj. Dobrze, właśnie o to chodziło. Dobra. Bo on miał shotguna, trzeba uważać. No. Chciałem wlecieć tak na pełno i go dojechać. Jeden nad nami, jeden nad nami. Co najmniej dwóch nad nami. Skąd on tu? Dobrze, że go trafiłem. Bo to już byłby trup ze mnie. Jeden jest na pewno nad nami. No nic, no trzeba iść po niego, nie? Na górę. O kurwa, ich tam trzech jest, ja pier... Nie wiem, czy ja po prostu mam nie przejść tego dalej. Jeśli wiecie, takim przebiec to po prostu exitem i tyle i w dupie to mieć. Nie. Ten exit, który tu jest, nie działa. Tutaj coś nie. No trzeba powolutku ich wykończyć, wniosek z tego. Idę na przypale albo wcale robię. No, do gleby. No, fuck, niedobrze wyrwał się. Dobra, tu trzeba się schować. Ile ich zostało? Trzech, tak? Trzech to może do zrobienia, ale... Biegnie ten. Nie mam żadnego ammo w pistoletach. To jest lipa trochę. A to kurde strzelać z tego. Dobrze. Zabij go, dobra. I teraz za barierkę. Ostatnia apteczka, nie? Dobra, dostał w cycka. Nie wiem, czy padł. Nie padł, dobra. O Jezu, strzelanie z tego... Nie jest wcale proste. I ostatni został. Mam cię, kurna, mam cię, frędzlu. Cholera, mało brakowało. No, powiem ci, że... Na skraj świata i z powrotem. Wytrzyma ci przetrwać. Przepraszam? Dziki świat, pamiętasz komiks, który czytałam? Jego bohater powiedział to po wielkiej bitwie. Wytrzymać i przetrwać. Tak. Very funny. Bym powiedział, very, very funny. Coś stąd można jeszcze zabrać? Chciałbym coś zlutować, bo straciłem prawie wszystko w tej bitwie, nie? Czy bitwie? O tak. O tak. 50 śrubków. Mapa straconych obszarów. Obszary Pittsburgha stracone przez wojsko, okej. Okay. Zarażonymi?
Dobra, chciałbym przeładować. Jeszcze pozbierajmy trochę, bo może... Może gdzieś tu coś jeszcze jest. Lecz to raczej tędy powinienem wchodzić, tak patrząc po tym, jak schody są zrobione. Tamto to było takie wyjście awaryjne. Wejście awaryjne. Ciekawe, czemu ja z niego akurat skorzystałem. Dobra, apteczkę na pewno muszę sobie chociaż tą jedną stworzyć, awaryjną. Bo teraz to zdecydowanie będzie awaryjna. Aha. No tu mógłbym zejść na dół, ale to mi nic nie daje chyba, nie? To mi w sumie... Aha, bo jeszcze to mam do zlutowania. Dobra, jeszcze trochę miejscówek mam do zlutowania. Słuchajcie, ale to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!